W ciągu dwóch dni, 17 i 18 sierpnia, wielka, zwycięska, do niedawna armia rosyjska ulega zupełnemu zniszczeniu. Dziesiątki tysięcy jeńców, setki armat, wielkie zapasy sprzętu bojowego stają się naszą zdobyczą. Całe dywizje nieprzyjacielskie, mając odwrót odcięty, przechodzą granice Prus wschodnich, szukając u Niemców ratunku przed polskim pościgiem. Europa zastyga z podziwu. Od czasów Napoleona świat nie widział większego pogromu w jednej bitwie osiągniętego. Od czasów sobieskiego nie znała Polska równie wspaniałego zwycięstwa.